Cześć. Wracam po krótkiej przerwie z vlogami. Kurczę, ja to mam ciągle jakąś chrypę. Nie wiem. Okej, jest taka, jaka powinna być. Wracam po krótkiej przerwie z vlogami. Znaczy, mam nadzieję, że wrócę, że Wi-Fi będzie działało i że znajdzie się przestrzeń na dodanie tego filmiku. A więc... O kurczę, znam jakieś śrubaki jak w Awatarze. Jestem nad wodą. Widać? Widać chyba. Jestem nad wodą, to jest i robactwo. Znaczy istotki takie. Jestem w Łejkówce. Mieszkam w Łejkówce. To jest... Zaraz kawałeczek przy Nowym Mieście nad Pilicą. Tu mieszkam, tu pracuję kawałek dalej, w dworku nad Pilicą. A co robię w dworku? Jestem na kuchni. Jestem na kuchni, pracuję na kuchni. Na dzisiaj jako pomoc kuchenna z opcją nauki. No. Także gotuję. Bo nawet jeśli obieram ziemniaki na obieraku, to jakby nie patrzeć, to też jest gotowanie, tak? Każda czynność, która jest twórcza i tworzy jedzenie, pokarm, który przyjmujemy, jest gotowaniem według mnie. Ale nie spędzam tego czasu tylko i wyłącznie na obieraku. Zresztą niewiele go tam spędziłem. Może jednego dnia. Może jednego dnia obierając trzy worki ziemniaków przy użyciu maszyny podobnej do tej losującej tam Lotto. Nie wiem w ogóle, czy jeszcze Lotto istnieje, duży lotek, takie sprawy. Chyba istnieje, co? Dobra, ale a propos tego gotowania. Całe życie chyba chodziło za mną gotowanie już gdzieś od małego i bycie w kuchni, przebywanie w kuchni, przebywałem z mamą, z babcią, z ciotkami. No ciągnęło mnie do tego krojenia, szatkowania, mieszania, ugniatania. Jakbym tego nie nazwał. Robiłem to, kiedy były jakieś imprezy rodzinne. Nie wiem, chrzciny, przyjęcia, nie wiem, czyjeś urodziny, święta. No ja byłem w kuchni i... Kręciło mnie to zawsze, to krojenie, gotowanie, mieszanie, ugniatanie. Tak, bardzo, bardzo lubiłem być wśród jedzenia i robić coś z nim. I dzisiaj trafiam na kuchnię. Gdzieś, jak to było w moim życiu jeszcze z tym gotowaniem? To na pewno wiem, że... Oglądałem w telewizji gotowanie. Dzisiaj tych programów są setki kulinarnych. Ludzi, którzy przez programy prowadzą swoje blogi, prowadzą podróże. Są programy stricte reality show, tak? Jakieś masterchefy, top szefy i tak blablabla. Ale ja sobie przypominam, że pierwsze programy kulinarne, jakie oglądałem, to były... chyba w paśmie edukacyjnym w telewizji polskiej, w TVP były dni, kurczę, trochę pamięć mnie zawodzi, bo to jednak byłem niedorostkiem, małolatem, ale było pasmo edukacyjne, w którym były programy kulinarne, był jakiś gość w jakiejś kuchni, jakiś leśniczy, jakaś kobietka i takie przedpotopowe, nie? W porównaniu do tego, co dzisiaj się dzieje. No, chyba moim pierwszym idolem to w ogóle był Makłowicz, nie? No, genialne jakieś podróże, te jego opowieści, styl mówienia, no ale też gotowanie, nie? I tak oglądałem. Miałem naprawdę takie momenty w życiu, gdzie ja cały dzień potrafiłem oglądać TVP Kuchnię. No, nie wiem bodajże, ile wtedy miałem lat, już 20 kilka. I oglądałem program za programem. Czytałem w gazetach przepisy, czytałem przepisy w jakichś ulotkach, nie wiem, z Biedronek, no wszystko czytałem, po prostu wszystko czytałem. I to mi daje taką refleksję, że
czemu nie szedłem wcześniej w tą stronę, tak? W stronę gotowania i gdzieś jakiegoś zahaczenia się o kuchnię, no bo ja ogólnie po szkole podstawowej chciałem zdawać do gastronomika i zdawałem, z tym, że nie do technikum, bo niskie poczucie własnej wartości sprawiało, że Łukasz stwierdził, że i tak nie zda egzaminów, więc wymyślił sobie fajny kit, że i tak woli zawodówkę, bo technikum będzie siedział na lekcjach, a nie będzie miał praktyk, tak? I nie będzie gotował. No i postanowiłem dostać się do zawodówki szkoły gastronomicznej, gdzie konkurs świadectw zaczynał się od średniej 3,6. Ja nie pamiętam na dzisiaj, czy miałem 3,4 czy 3,5. Ale no to było już gdzieś tam z góry przesądzone, że nawet nie będę brany pod uwagę. No ale jednak się uparłem i no i co, nie dostałem się. Później tam moja droga, nie wiem, szkoły zawodowej potoczyła się jak się potoczyła, była szkoła handlowa i wybrana tak po prostu, bo były wolne miejsca. Ale takie było założenie kupę lat temu. Jednak coś wtedy czułem, jednak coś miałem, jakąś wizję na siebie, ale no nie poszedłem w to. A w życiu jak to było z gotowaniem na taką większą skalę, jak teraz jestem w restauracji, kuchni, gdzie naprawdę dużo się dzieje, to było wojsko. Zaczynałem od szeregowego i obsługi kuchni, a kończyłem na starszym szeregowym i dyżurnym stołówki żołnierskiej. Co prawda nie byłem kucharzem, ale i tak stałem z chłopakami przy garach i pomagałem im, bo też to była rola dyżurnego. I kolejny taki epizod większy, no to Monar, tak? Monar i po prostu dyżur kuchnia, nie? Tu już nie było podziału na kucharz, nie wiem, jakaś obsługa, zmywak, tak? Pracowaliśmy razem. Był ten, który przyjmował stołówkę i zdawał, na przykład to byłem ja, ale bo nas dwóch działaliśmy razem. No i tu już było gotowanie, to już było gotowanie i gdzieś tam moje sławetne stojeleś naleśników. Zawsze miałem z naleśnikami problem, bo jakieś lęki przed nimi. No to się pali, że w ogóle się rozwalają. Powiem wam, że wczoraj robiłem naleśniki i nie było jakiejś tragedii. Tam już po 10 szło z górki. No to jest jak ze wszystkim, jak z nawykami, jak z działaniem, no jak czegoś nie robisz, no to nie będziesz w tym dobry, no bo ideałów nie ma, no ale no trzeba wykonywać jakieś czynności, mieć tą powtarzalność, żeby to miało ręce i nogi. No, a więc wracając do tego, czego zacząłem, jestem w Wujkówce, pracuję w dworku nad Pilicą na kuchni. Przyuczenie docelowo, żeby wydawać dania z karty, z menu, samodzielnie. No zobaczymy, jak to będzie. Wczoraj miałem ciężki dzień, bo zmęczony strasznie i nie szło mi z luzowaniem kaczki. Jak kręgosłup boli, nogi bolą, to ja jestem odmóżdżony i ciężko łapię. No, wczoraj z 5 dni pracy pierwszych uznam, że właśnie wczorajszy był słaby. Robaki. Wczorajszy był słaby, no ale dzisiaj jest dziś. Będzie tak, jak powinno być, nie? Będzie tak, jak powinno być. Nie wiem, czy coś jeszcze chciałem dodać a propos stołówki. Monar. Miałem też teraz wspomnienie z Monaru i Nowolipsk. Może dlatego ta stołówka, co? Może dlatego. No. Chyba zakończę ten wywód i no jestem na kuchni, nie ma przypadku. Myślę, że jeżeli mamy przestrzeń na to, żeby coś do nas przyszło i mogło wrócić gdzieś już rozpoczęte, to tak będzie. No. Ja dałem sobie na to przestrzeń. Piękne słońce, które wyszło za chmur. Dałem sobie na to przestrzeń i na co?
żeby być na kuchni, żeby może w wieku 37 lat, jeszcze 37, wziąć się za coś, co się rodziło już od dzieciaka. Nie ma przypadków, nie ma przypadków. No jak będzie? Czas pokaże. Dać czas czasowi, nie? Spadam, bo już 10 minut kuźwa nagrałem, a jeszcze chcę coś nagrać, bo pracuję dość długo, więc teraz mam chwilę, żeby nagrać coś dla was na później, tak? A myśli jest dużo. To co? Dobrego dziś. Pozdro z Łajkówki. Siema.